20 września, w środę, witam Was drodzy bardzo serdecznie z Krainy Wichrowych Wzgórz, z Krainy Sióstr Brontë. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o historii Heathcliffa i Catherine, choć trochę historii też dzisiaj będzie. Posłuchajmy najpierw słów, jakie przygotował dla nas dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień. I tak z Księgi Przypowieści czytamy. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję. To był fragment z 14 rozdziału, 26 wiersz. Zaś z listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału w 35 wierszu tak czytamy. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Drodzy, bardzo lubię ten fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian i bardzo często też z niego korzystam. Jest dla mnie słowem pełnym nadziei. Kiedy czytam ten tekst, myślę nie tylko o Pawle, o jego zaangażowaniu, jego oddaniu i świadectwie, jakie włożył w te słowa, ale myślę też o ludziach, do których te słowa zostały skierowane i którzy naprawdę niecałe 10 lat później będą musieli stanąć i złożyć świadectwo tego, w kogo wierzą, złożyć świadectwo swojej nadziei. Jestem pewien właśnie, że słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian, do nich, były słowami i przykład apostoła był tym, co dało im siłę w przetrwaniu trudnych czasów. Ale kiedy czytam ten tekst, nie myślę tylko i wyłącznie o czasie, w którym przychodzi dawać świadectwo swojej wiary, ale myślę o nim właśnie wtedy, kiedy myślę o zwątpieniu. Bo dla mnie ten tekst jest słowem pełnym nadziei, bo mówi o tym, że nawet jeśli my zwątpimy we wszystko, zwątpimy w samych siebie, to Bóg jest wierny swojej miłości i nigdy nie zwątpi w nas, bo w Jezusie Chrystusie jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Życzę wszystkim dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.